Wiedzieliśmy, że to spotkanie my musimy wygrać, musimy pokazać, że jesteśmy zespołem lepszym, mimo tego, że mieliśmy korzystny wynik, to jednak chcieliśmy udowodnić, że wciąż chcemy wygrywać, że to, co się wydarzyło 3 dni wcześniej w Poznaniu, to był przypadek. Staraliśmy się kontrolować to spotkanie. Może nie było widać jakiegoś tego, że przeważaliśmy, tak, że utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce, ale myślę, że z naszej strony była kontrola, mimo tego, że to przeciwnik czasem częściej był przy piłce, jednak żadnej sytuacji z tego nie stworzymy. Myślę, że byliśmy dobrze ustawieni i na pewno to nam pomagało. Jak będziemy po tym meczu z Lechią Gdańsk, to wtedy będziemy myśleć o tym, co nas czeka w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wiemy dobrze, że to jest mocny przeciwnik, ale jeżeli chcemy grać z najlepszymi, to musimy z najlepszymi wygrywać. My wiemy, co nas czeka, wiemy dobrze, że jesteśmy w stanie w tym dwumeczu awansować i na pewno odpowiednio się do tego przygotujemy. Na pewno są pewne elementy, takie jak na pewno koncentrację, cały czas musimy ją utrzymywać, bo wiemy dobrze, że czasem mamy z tym problemy i też ta dyscyplina taktyczna, bo dzisiaj może było wszystko ok, ale jednak w tym meczu z Pogonią popełniliśmy proste błędy i na pewno musimy cały czas nad tym pracować, żeby cały czas konsekwentnie utrzymywać się i cały czas taką dyscyplinę taktyczną trzymać. Na razie przygotowujemy się do meczu z Lechią Gdańsk, bo teraz jest mecz ligowy, musimy w końcu się odbić, musimy pokazać, że możemy wygrywać i na pewno to jest dla nas liga jest też najważniejsza.